I kiedy to jest przeogromny przywilej, że można się dzielić Słowem Bożym. Żyjemy w państwie, w którym można słuchać Słowa Bożego. Chciałbym poruszyć taki temat. Wiecie, bo wszyscy ludzie mówią, wiedzą, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbawić ten świat. Wiecie, my wszyscy wiemy. Wiecie, było dwóch ludzi w Izraelu. Jeden się nazywał Symeon, a drugi Nikodem. Wiecie, obydwaj oczekiwali przyjścia Mesjasza, przyjścia Zbawiciela. My, jak wiemy, jak tu siedzący, wszyscy wiemy, że są dwa przyjścia Jezusa Chrystusa. Wiecie, ale dla ludzi żyjących dzisiaj, w dzisiejszych dobie, najważniejsze to pierwsze przyjście, które się już dokonało, a które tak lekko traktujemy. Chciałbym dzisiejsze słowo oprzeć na Ewangelii według świętego Łukasza, na drugim rozdziale, na wersetach 29 do 34. Wiecie, to otwieramy Słowo Boże, czytamy takie słowa, które powinny pobudzić ludzi do zastanowienia się. Wiecie, tak jak wtedy, tak jak dzisiaj. Jest to błogosławieństwo Symeona. Czytamy. Gdy przyniesiono dzieci do świątyni, by poświęcić je zgodnie z prawem i złożyć za nie ofiarę Bogu, bo taki był nakaz żydowski, był w świątyni Symeon, człowiek, który był sprawiedliwy, bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Boży był z nim. A gdy rodzice wnieśli dzieci Jezus, 28 werset, on wziął je na ręce i wielbił Boga, mówiąc: teraz spuszcza sługę swego Panie według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeca pogan i chwałę ludu Twego. Wiecie, to jest tylko pierwsza część tego. Ponieważ druga brzmi inaczej. Jest takim ostrzeżeniem. Oto on jest przeznaczony, aby przez nień upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Wiecie, tak cel przyjścia Jezusa Chrystusa jest jeden. Wiecie, aby nas zbawić. A zarazem uwolnić od ciężaru grzechu, które nosimy. Wiecie, tego oczekiwał Symeon. Zostało mu to objawione przez Ducha Świętego. Ale teraz otworzymy Ewangelię według świętego Jana, trzeci rozdział, bo na tym trzecim rozdziale się uprzemy. W trzecim rozdziale, w 16 wersecie słyszymy słowa Jezusa Chrystusa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wiecie, czytając te słowa, Bóg pokazuje ogrom Jego miłości do złego i grzesznego świata ludzkiego, który jest buntowany przeciwko Bogu. A mimo tego słyszymy te słowa. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził ten świat, lecz aby świat przez Niego był zbawiony. Jana 3,17. Jak wiemy, czytając Ewangelię według świętego Jana, trzeci rozdział, te słowa były skierowane do innej osoby, także oczekującej Zbawiciela Izraela, był to Nikodem. Wiecie, faryzeusz, dostojnik żydowski, obeznany z prawem mojżeszowym. Wiecie, i słyszę takie słowa. Pan Jezus mówi do niego osobiście. Przyszedłem na ten świat, aby dać ludziom zbawienie, żywot wieczny. Zaznaczając wyraźnie, że Bóg nie posłał Syna swego, aby ten świat potępił, lecz aby go zbawił. Więc żadne potępienie, kochani, nie grozi tym, którzy ufają Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. Tego możecie być pewni. Ale tak jak błogosławieństwo Symeona miało dwa wymiary. Dla jednych niosło zbawienie, dla drugich zgorszenie i odrzucenie. Tak też w tym słowie Jezus mówi, że dla jednych będzie Zbawicielem, a dla innych będzie sędzią. Co, kochani, co wyraźnie podkreśla. Ponieważ w Ewangelii Jana 3,18 stwierdza: kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto Go odrzucił, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego.
Wiecie, zastosowanie jest już coraz teraźniejsze. Chociaż ci ludzie jeszcze żyją, ale wyrok już zapadł. Dziwne, nie? Zapamiętajmy jedno. Człowiek odrzucający Bożą światłość, odrzuca Jezusa Chrystusa, tego, który może zmienić jego życie. I Pan Jezus to powiedział Nikodemowi. A powód jest jeden. Ponieważ kochamy swoje egoistyczne życie. Tak też było w Izraelu. Wiecie, i tak jest dzisiaj. Ludzie odrzucają Jezusa, ponieważ nie chcą Go słuchać. Nie jest im potrzebny. Gdy mówił o prawdzie, mówił o nich. A Jego, wiecie, doskonałe życie rzucało światło na ich postępowanie. Wiecie, ta prawda nie zmieniła się do dzisiaj. Odrzucając Go, skazujemy się na kary już teraz. Dlatego to ostrzeżenie jest. Przyjmując Go, otrzymając w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, dar zbawienia już teraz. Ja uważam, że dar zbawienia to jest dar wolności. Ponieważ nie boję się, że coś mi się stanie w tym świecie. A jeśli by mi się to stało, to Pan mnie przyjmie jako jego własność. Jestem Jego. Boże zbawienie to jest dar wolności. Wiecie, wierzący człowiek powinien być tego świadomy. Dziedzimy o świadomość. A to niesie sobą, kochani, radość. Coś wam powiem. W pewnym mieście zauważono coś zdumiewającego. Na wieńcowym cmentarzu znajdował się grób. Kto lubi chodzić pod cmentarze? Bo ja lubię. Wiecie, i na którym zamiast napisu tu spoczywa X, data urodzenia, data śmierci, jeszcze coś pod dołem. Widniały tylko trzy słowa. Człowiek, któremu wybaczono. Istniały tylko trzy słowa. Wiecie, dlatego człowieka nie liczyło się jego nazwisko, nie liczyły się tytuły. Dla niego się nic nie liczyło, nie liczyło się, ile lat tu przeżyje. Liczyło się jedno. I był tego pewien, że w Jezusie Chrystusie zostały mu wybaczone grzechy. Jest wolny. Wiecie, zdawał sobie sprawę, że był winny, obraził Boga w różnorodny sposób, zasłużył na sprawiedliwy wyrok, który mógł być tylko jeden. Była to wieczna kara. Ale te słowa również świadczą o uwolnieniu. On był tego pewien, że Bóg mu wybaczył. Że w Jezusie Chrystusie został obmyty swoich grzechów i win. A coś wam teraz powiem. Czy wiesz, że nastąpi taki czas, że ten grób się otworzy? A ten, któremu wybaczono, na moc ofiary Chrystusa zmartwychwstanie. I przywdzieje chwalebne ciało swoje i pójdzie na spotkanie Pana, który go wezwie. Ponieważ jest człowiekiem, któremu wybaczono. Wiecie, błogosławieństwem człowieka było to, tego człowieka, że mógł sobie to wygrawerować na swoim grobie. On był tego pewien. Ilu z nas, jak tu siedzimy, dostąpiłeś tego przywileju? Ilu z nas może z czystym sercem powiedzieć: Pan mój przebaczył moje grzechy, jestem wolny. Kochani, wróćmy do Nikodema. Nikodem, człowiek pełen zalet, człowiek religijny, przychodzi w nocy do Jezusa. I ci mówi: my wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, bo to, co ty czynisz, nikt nie może czynić, jakby nie był z nim Bóg. Ewangelia Jana 3:2. Ale na tym stwierdzeniu jego wiedza się kończy. Ilu ludzi dziś wie, że Jezus Chrystus przyszedł? A ilu wie, że Jezus Chrystus jest Jego Zbawicielem? Więc rodzi się pytanie, kim jest Jezus? Wiecie, a ty nie zapewnia Go, tak jak
jestem Synem Bożym, jestem Mesjaszem, przyszedłem się zbawić. On mu nawet nie mówi tego, co powiedział do Samarytanki. Ale mówi zaskakujące słowa. Jana 3,3. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się narodzisz na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Wiecie, Pan powtarzając słowo, podkreśla znaczenie, podkreśla wagę tego słowa. Ponieważ w 5 wersecie powtarza. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi, z wody i z ducha nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziła z ciała, ciałem jest, co się narodziła z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musi się na nowo narodzić. Wiecie, on tego nie rozumie. Jak to stać się może? Ale odpowiedź jest zaskakująca. Mówi, jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie wiesz. Jesteśmy chrześcijanami i tego nie wiemy. Że Jezus Chrystus przyszedł, aby nas bawić? Że cały Izrael czekał na Zbawiciela. I mówi, jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie rozumiesz? Oni Żydzi przez cały czas byli przygotowywani na tą chwilę przez zwiastowane słowo prorockie. Tak samo my głosimy Ewangelię, głosimy cały czas, po co Jezus przyszedł. Wiedzieli, że przyjdzie Mesjasz, przyjdzie Odkupiciel, ten, który da im wolność, odmieni ich serce, nawróci do Boga. Przyszedł i co? Wiecie, to, co widział Symeon w dziecku, oni tego w Jezusie nie widzieli. Chociaż cały czas twierdzili, wiemy, że przyjdzie Mesjasz. Wiecie, to samo mówi Nikodym. My wiemy. Wiecie, trzeba by się spytać, co wiecie. To samo pytanie można zadać w dzisiejszym chrześcijaństwie. Co wiecie? Wiecie, że zaśpiewamy kolędy, zjemy posiłek, zjemy Wigilię i pójdziemy w poniedziałek do pracy. To wiecie. Ale czy wiecie, po co przyszedł Jezus Chrystus? Wiecie, Nikodym był zaskoczony słowami Jezusa. Wiecie, spodziewał się innej odpowiedzi. Tak samo my się spodziewamy innej odpowiedzi, a on słyszy tak. Jezus mówi o światłości, o ciemności, o sądzie. Wiecie, a zarazem stwierdza, światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umywali ciemność. Wiecie, Żydzi te słowa słyszą. Mało, Pan Jezus mówi, jesteście w niewoli, grozi wam sąd. Nagle Pan Jezus mówi, ale jest. Jeśli chcecie wolności, postępujcie zgodnie z prawdą, aby wyszło na jaw, że uczynki wasze dokonane są w Bogu. Wiecie, to słowa Pan Jezus mówi do Żydów, którzy chcą iść Jego drogą. Znacie swoje życie. Jeśli będziecie żyć tak, jak wam nakazuje, naprawdę staniecie się moimi uczniami i poznacie prawdę, a ta was wyswobodzi. Ewangelia Jana 8,32. Nie rozumieli tego. To nagle pada pytanie. O jakiej mówisz prawdzie, która wyzwala? Jesteśmy przecież potomstwem Abrahama, nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Powiecie, ile dzisiaj ludzi mówi to samo. Jestem chrześcijaninem, żyję w tym świecie i nigdy nie byłem u nikogo w żadnej niewoli. Czy naprawdę? Gdy otworzycie Ewangelię Jana, 8 rozdział, w 34 wersecie usłyszycie takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, opamiętajcie się, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Wiecie, uświadamia im i nam. A jednak, każdy z nas jest niewolnikiem własnego egoizmu. Jesteśmy niewolnikiem własnej pożądliwości, które gdy znajdą wózku, rodzą grzech. Słowo mówi, nie okłamujcie się, bo tak się dzieje w życiu człowieka. A wiecie, że grzech prowadzi przed sąd Boży. Ewangelia Jana 8,36. Pan Jezus oznajmia słuchającym, kochani, ale jest dobra nowina. Jest wyjście. Jest Boże zapewnienie. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiecie, a to wiąże się
ze zdjęcie z nas ciężaru winy za nasze grzechy. To jest ta wolność. Wiecie, my dzisiaj potrzebujemy. Potrzebujemy tak, oni potrzebują tej wolności. Aby przez dzieło odkupienia wejść na drogę prowadzącą do życia wiecznego w obliczu Boga. Wiecie, my dzisiaj mamy Słowo Boże. My wiemy. I znowu my wiemy, że Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę za świat i nas. Oddał swoje życie. A tym, którzy przyjęli ten dar miłości, oznajmił: grzechów twoich i nieprawości nigdy nie wspomnę. Zostały ci odpuszczone, jesteś wolny w Jezusie Chrystusie. Kochani, więc mając taką ufność, że przez krew Jego mamy dostęp do świątyni Bożej, przez Boże Majestat drogę nową i żywą, Bóg zachęca nas. Wejdźcie na nią ze szczerym sercem, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Jest to zapisane w liście do Hebrajczyków, 10:22. Przybliżmy się do samego Boga pełni ufności, wierząc, że nas nie odrzuci, gdy zostaliśmy oczyszczeni krwią Chrystusa. Wiecie, Izraelitom to było ogłoszone. A my o tym wiemy i wierzymy w to. A skoro jest tak, trzymajmy się niewzruszenie tej nadziei. Ponieważ nie ma miejsca na zwątpienie i śmiało możemy głosić to świadectwo, że dostąpiliśmy zbawienia. A wtedy w sercu człowieka jest radość. Nie trzeba namawiać do zwiastowania Ewangelii. Kochani, ponieważ my musimy być świadomi tego, co dla nas Pan uczynił. Bo wracając do Ewangelii według świętego Jana, do 8 rozdziału i słów Pana, gdy mówi Żydom: ponieważ ja mówię prawdę, a nie wierzycie mi, i teraz to samo słowo jest zgłoszone, ta sama prawda, a ludzie mnie jednak odrzucają. Czy coś się zmieniło? Więc Słowo Boże będzie zawsze na czasie. Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Wiecie, Pan Jezus pytał się. Bardzo prosto się spytał. Mówi: jeśli mówię prawdę, to dlaczego mi nie wierzycie? Jeśli jest zgłoszona prawda, to dlaczego ludzie nie wierzą tej prawdzie? Wiecie, i dał odpowiedź. Dlaczego nie wierzą i nie wierzymy? Kto z Boga jest, Słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Jest to przykre, ale to jest odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa na to pytanie. Jak te słowa odnieść do dzisiejszych czasów, do dzisiejszego Kościoła, ludzi mówiących, że są chrześcijanami? A do ostrzeżenia z listu do Hebrajczyków 10:26. Ostrzeżenie przed możliwością zejścia z Bożej drogi. Jeśli bowiem kto zna prawdę o przebaczeniu, a zmysłem grzeszy, odrzuca zbawienie Jezusa, sam stawia się przed sąd. Dlatego apostoł Paweł w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w 13 wersie pisze: okiedzajcie umysły wasze. Mówi: zmieńcie się. Zmieńcie swoje myślenie. Kochani, jeśli zachowamy czujność i rozwagę do końca, możemy spodziewać się, że w dniu powrotu Pana Jezusa Chrystusa Bóg okaże wobec nas pełnię swej dobroci. Więc bądźmy posłuszni Bogu. Nie wracajmy do swego dawnego życia. Chociaż wam powiem szczerze. Chociaż nieraz nie umiem zapanować nad swoimi pożądliwościami, wiecie, wtedy zadaję sobie pytanie. Czy jestem niewolnikiem swojego ja, czy jestem wolny w Panu? Ale wtedy zdaję sobie sprawę, I przypominam sobie, że bez Niego nie jestem w stanie nic uczynić. I wracam do Niego. I wracam pod krzyż. Nie dam sobie rady z pokuszeniem, więc wracam pod krzyż. Ale jestem pewny swego zbawienia. Nie ma zachwiania. Nie ma zwątpienia. Przecież Pan Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie i zaufajcie mi.
Ewangelii Łukasza czytamy, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. Więc, tak więc nikt nie może powiedzieć, że dla Niego nie ma odpuszczenia za Jego grzechy. Nie ma takiego człowieka, który przyszedł do Chrystusa i ten mu nie przebaczy. Kochani, bo jeśli Bóg Ojciec dał swego Syna, aby nas uchronił przed ciążącą na nas karą, to słowo winny zostało zmienione na słowo wolny. Uwolniony od sądu i kary. Dlatego Izajasz pisze, że Bóg Jego dotknął karą za nas, za nasze winy, po to, abyśmy mogli żyć w pewności Jego zbawienia. Ponieważ Słowo Boże mówi tak, że ponieważ wszyscy, kto w Nim pokładają nadzieję, nie zaznają wstydu. Ale zaznają wstydu ci, którzy nie dochowują wiary. Wiecie, król Dawid dla mnie to jest takim prawdziwym człowiekiem. Bo są ludzie tacy sprawiedliwi, bogobojni, religijni, a ten był człowiekiem takim z krwi i kości. Chociaż piastował bardzo wysokie stanowisko. Wiecie, król Dawid mógł powiedzieć o sobie, jestem człowiekiem, któremu wybaczono. Mało tego, i mógł się cieszyć tym, że Bóg mu przebaczy i wybaczył. Więc grzeszył wobec Boga, wobec bliźnich. Żałował. Wiecie, i oczekiwał kary. Przychodzi prorok Natan, przynosi mu słowo Pana. I mówi, Pan odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Przeczytajcie potem psalmy Dawidowe. Wiecie, człowieka tak radosnego, tak cieszącego się ze swego zbawienia, jak on się cieszył, to chyba nie było nikogo. W psalmie 32, 25 opisuje swoją radość ze zbawienia, zaznaczając, błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy. Stwierdza, grzech mój wyznaję Tobie, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Wiecie, Bóg z jego serca przeogromny ciężar, który nosił. A w to miejsce wlał radość. I tą radość wyraził w psalmie 9, w 2-3 wersecie. Wiecie, śpiewająco. Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem. Będę opowiadał wszystkim cuda Twoje. Będę się weselił, radował w Tobie. Będę opiewał imię Twoje najwyższe. 11 werset. A ufać Tobie będą ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz tych, którzy Cię szukają. Psalm 13, 6 werset. Ja bowiem ufam łasce Twojej, niech się raduje serce moje zbawieniem Twoim. To mówi kochani człowiek, który jest wolny w Bogu. Psalm 18, 31 werset stwierdza. Droga Twoja jest doskonała, a Słowo Pańskie wypróbowane. Jest tarczą wszystkich, którzy w nim ufają. Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Kto jest skałą oprócz Boga naszego? Wiecie, to mówi człowiek, pisze to człowiek, któremu wybaczono. A wiecie, ile popełnił zła? Ile popełnił błędów? Ale zawsze wiedział, że trzeba przyjść pod krzyż. Zawsze trzeba wiedzieć, że trzeba przyjść do Boga. Ale wróćmy do Ewangelii według świętego Jana, do 3 rozdziału. I ci Pan Jezus mówi, 3 rozdział, 36 werset, to słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Kochani, aby żyć z Chrystusem, aby być wolnym, trzeba zrobić to, czego nie rozumiał Nikodem. Trzeba przyjąć Boże usprawiedliwienie, narodzić się duchowo, zmienić życie i myślenie, wyznać grzechy swoje i pójść drogą Bożą. Tak dużo? Dlatego też apostoł Paweł w
pisze do Kolosan w drugim rozdziale, w drugim, trzecim wersecie, zachęca nas. Myślcie o tym, co Bóg wam przygotował, nie o tym, co niesie świat. Umarliście dla świata, a żyjecie dla Boga, bo życie wasze ukryte jest w Chrystusie. Wiecie, można by to kazanie skończyć na tym słowie. A wiecie, Pan Jezus dał doskonały przykład. Ja zawsze uważam, że ten przykład to my powinni wszyscy na pamięć znać. Jest zapisany w Ewangelii według świętego Łukasza w 15 rozdziale od wersetu 11 do 32. Prześledzimy tylko, nie będziemy go czytać. Wiecie, to jest taki przykład, który każdy człowiek powinien mieć zakodowany gdzieś w głowie. Wiecie, ponieważ podobieństwo synu marnotrawstwem odzwierciedla życie każdego człowieka, który postanowił iść swoją drogą i doszedł do kresu swoich możliwości. Tak krótko można o tym powiedzieć. Doszedł do kresu swoich możliwości. Wiecie, a tragedia polega na tym, że większość ludzi w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Wiecie, marzą o wolności. I uważają się za wolnych, podczas gdy z powodu grzechu są cały czas niewolnikami. Zapamiętajmy. Kochani, nigdy nie pozna słabości swojego własnego życia, dopóki Bóg nie pozwoli, by diabeł wszedł do twojego domu i do twojego życia. Wiecie, Bóg mógłby nam tego szczędzić, ale ma pewien cel. Abyśmy sami dowiedzieli się o sobie to, czego Bóg od nas już dawno wie. Jacy naprawdę jesteśmy. Jacy naprawdę jesteśmy. A ponieważ Bóg w swoim miłosierdziu, wiecie, pozwala przechodzić przez próby doświadczenia i właśnie tam jesteśmy konfrontowani z samym sobą. Tak też wtedy zdajemy sobie sprawę, że z nami jest gorzej niż myślimy. I to w tej przypowieści będziemy mieli. Nam jest gorzej niż myślimy. Ale wtedy trzeba zrobić zwrot ku Bogu, aby nas zmienił. Widzicie, czytamy, my to wszyscy znamy. Syn opuszcza dom rodzinny, wyrusza w świat. Wiecie, czego pragnie? Pragnie wolności. Chce być wolny. Żyć po swojemu. Ponieważ życie w domu rodzinnym uważa za niewolę. Wiecie, tak też wielu ludzi uważa, że życie na Bożych zasadach jest zniewoleniem. Że życie z Bogiem to jest zniewolenie. I tak usłyszycie o niektórych. Bo a nic nie wolno, jesteście zniewoleni. Ale On jest wolny. Tak, On jest wolny. A my jesteśmy zniewoleni. Więc jestem człowiek, ten młody chłopak wybiera wolność. Wiecie, opuszcza dom rodziny. Zabiera to, co mu przygotował ojciec i odchodzi swoją drogą. Wiecie, do tak upragnionej wolności. Nareszcie będę mógł żyć tak, jak on tego chce. Wiecie, tak często zachowują się nasze dzieci. Wybierają to, od czego by rodzice chcieli go ostrzec. Ale wybierają wolność. Wiecie, wybierają wolność, wybierają sen o wolności. Wiecie, bo sen zawsze się kończy. A kończy się zawsze w zatraceniu, w samotności i wyobcowaniu. I to jest napisane w wersetach od 14 do 16 wersetu Ewangelii według świętego Jana. Tym pragnący wolności syn opuścił dom rodzinny. I co się stało? A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystąpił do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie.
i pragnął napełnić brzuch swój omłotem, który karmił je świnie, lecz i tego mu nie dawano. Macie. Wiecie, ma swoją wypragnioną wolność, upragnioną wolność. Po to opuścił dom rodzinny. Wiecie, ten sen nie mówi, że ta upragniona wolność niesie pewne konsekwencje oraz pewien koszt, który człowiek idący w tym świecie musi zapłacić. Idąc w tym świecie, musicie zapłacić za to, co czynicie. I on musiał zapłacić. Wiecie, i chwała Bogu, że przejrzał i wrócił na drogę Bożą. Wiecie, tak w tym podobieństwie synu marnotrawnym przebudził się z tego snu i wrócił do tego, który mógł mu pomóc. W 17 wersecie czytamy, a gdy syn doświadczył wszystkiego, idzie, upodlił się i upadł tak nisko, że swój głód chciał zaspokoić karmę dla świń, lecz tego nie mógł. Przychodzi opamiętanie. Przyszło opamiętanie, wejrzał w siebie. I zdał sobie sprawę z tego, że ta upragniona wolność doprowadziła go do tego miejsca. Wiecie, każdy z nas, jak tu siedzi, może pod to pozłożyć swoje życie. Gdzie go ta upragniona wolność doprowadzi? Albo go doprowadziła. W 18 wersecie jest przełom. Jest krucha. Wiem, że moje miejsce jest w domu ojca mego. Przyznaję się do swego grzechu. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Tobie. I postanawia. Wrócę, przeproszę, poniosę konsekwencje, ale wiecie, ale nie wie, jak go przyjmie ojciec. Wiecie, my często się boimy gniewu Bożego, a są ludzie, którzy nas w tym utwierdzają, że Bóg jest takim, że za wszystko karze. Ale w tej przypowieści mamy innego Boga. Więc ten strach, ta niepewność była w nim, ale mimo tego wraca. Wiecie, miłość Ojca do Syna przedstawiona przez Pana Jezusa jest obrazem miłości Boga do grzesznego człowieka, który wraca ze swej grzesznej drogi. Wiecie, Syn nie spodziewał się tego, że tak zareaguje jego Ojciec na jego widok. Po tym, co uczynił, spodziewał się tylko kary. A co robi Ojciec? Wybiega na jego spotkanie, użalił się, uściskał go serdecznie, pocałował i okazał mu miłość. A w 22 wersecie pisze, i wywyższył go przy sługach swoich. Dał piersi, przyniósł szaty, sandały, wyprawił ucztę. Z radości, że odzyskał syna swego. Wiecie, Słowo Boże, Ewangelii według świętego Łukasza, 15 rozdziale, w 10 wersecie utwierdza nas w tym. Taka jest radość w niebie z upamiętania się jednego grzesznika. To mówi Słowo Boże. Wiecie, Bóg szuka tych, którzy stracili się w tym świecie i opuścili ten dom rodzinny. Jeśli Bóg jest, kochani, moim ojcem, to przy nim jest mój dom rodzinny. Często my jako dzieci pragniemy iść swoją drogą. I tak ten ziemski ojciec pozwoli swojemu synowi skorzystać z tego tej upragnionej wolności, tak Bóg ojciec daje nam wolną wolę. I pozwala, że możemy czasami decydować za siebie. Ale on wie tego, czego my nie wiemy, że porzucając go, pozbawiamy się Bożych błogosławieństw, jego obietnic, przez swój upór i przez drogę, po której kroczymy. Wiecie, chwała Bogu, jeśli się pamiętamy i wracamy z tej błędnej drogi, chociaż poranieni duchowo i fizycznie. Wiecie, Bóg swoje łasce przyjmuje nas, stawia przed swoim tronem, zaprasza na ucztę syna swego. Ale w tej przypowieści jest jeszcze jeden człowiek. I tak w tym świecie są też ludzie. Jest brat, sprawiedliwy i bogobojny, mający do ojca żal, że przyjął w miłości brata swego, takiego grzesznika. A teraz wam coś powiem. Wiecie, mam kolegę, który uważa się za sprawiedliwego i bogobojnego człowieka. Ja mu w tym nic nie odmawiam. Wiecie, on nie może zrozumieć usprawiedliwienia z łaski. Mało tego, on tego nie przyjmuje. Jego słowa.
Jak to jest możliwe, że człowiek przez całe życie nie chodzi do kościoła? Tu się nic oparło, tylko kościół. A pod koniec swego życia nawraca się do Jezusa i zostaje mu przebaczone winy. Tu poszło tylko kościół, nie poszło o nic, nie poszło o życie. Jak to możliwe? Wiecie, jego sąd to jest niepojęty i niesprawiedliwy. I to, co mu głosiłem, nie przyjął tego. Wiecie, są pośród nas ludzie, którzy tak jak faryzeusze uważają się za ludzi sprawiedliwych swojej sprawiedliwości. Mający utarty tok myślenia o sobie samym. Żyjący dobrymi uczynkami. I teraz słuchajcie, i uważają, że zbawienie, zmiana swego życia musi nastąpić w życiu grzesznika, a nie w jego. Bo on nie jest grzesznikiem. Ja jestem grzesznikiem. I on mi mówi, że zmiana w moim życiu się ma nastąpić, a nie w jego. Też ja się już nawróciłem, mówię do niego. Ale ja jestem sprawiedliwy. Wiecie, to zachowanie, zachował się jak ten faryzeusz, który patrzy na, oczami na celnika i stwierdza, jestem lepszy od ciebie. I on tak mnie przyjął, jest lepszy ode mnie. Ty się musiał z czegoś nawrócić, ale ja się nie mam z czego nawracać. Właśnie tacy ludzie są niewolnikami własnej pychy i zarozumiałości. I to się, czy się to komuś podoba, czy się komuś nie podoba, ale tak jest. To są ludzie zarozumiali i pyszni. Wiecie, bo jak można powiedzieć o siebie, jestem człowiekiem religijnym i mam nadzieję, że będę zbawiony. To jakżebym to usłyszał, to już jest... To można tak, to jakbyś powiedział, mam nadzieję, że w mojej kieszeni znajdą się pieniądze, ale tak w sumie nie wiem, czy te pieniądze tam są. I on mi to mówi. Wiecie, wam coś powiem, religia, która nie daje absolutnej pewności zbawienia, nie jest nic warta. Nie trzeba, nawet mi się tym nie zajmował. My potrzebujemy pewności, rozumiecie? Potrzebujemy pewności, takiej pewności, jakiej potrzebował Nikodem, gdy przyszedł do Jezusa Chrystusa. On potrzebował pewności, on się chciał utwierdzić, czy ty naprawdę jesteś Zbawicielem, czy ty możesz mi pomóc. My potrzebujemy takiej pewności, jak miał apostoł Paweł. A Pan Jezus powiedział, każdy, kto wierzy w imię Syna Bożego, może mieć całkowitą pewność, że posiada żywot wieczny. Ponieważ kazał to Janowi zapisać. 1 Jana 5,13. Czytamy takie słowa. To napisałem wam komu? Tym, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Tu jest ta pewność. Dlatego apostoł Paweł mógł powiedzieć w liście do Rzymian 8:38-39. My o tym śpiewamy, my to znamy na pamięć. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie. I wymienił wszystko i następne. Nie zdołam je odłączyć od miłości, która jest w moim Panu Jezusie Chrystusie. Tak też mogą być pewni wszyscy ci, którzy z ufnością przyszli z swymi grzechami do Pana Jezusa Chrystusa. I mieć zupełną pewność, że wszystkie grzechy zostały przebaczone. I z wiarą możemy się oprzeć na Słowie Bożym. Bo Słowo Boże jest prawdziwe, żywe i pełne obietnic. Ale więc nie wytrąci się pytanie. Ale czy ty wierzysz temu Słowu? I czy znalazłeś pewne schronienie pod krzyżem, jak znalazł Nikodym? I każdy człowiek mi chce zadać to pytanie. Ale czy ja w to wierzę? I czy znalazłem to pewne zbawienie pod krzyżem Chrystusowym? Wiecie, bo takie jest świadectwo Boże, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot jest w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Jeśli wierzysz, przyjąłeś Go jako swego Pana i Zbawiciela, możesz powiedzieć, jestem człowiekiem, któremu wybaczono. Prosto. Ponieważ szczęśliwe poddanie się pod wolę Bożą jest prawdziwą wolnością dzieci Bożych. Choćbyście innego nie pamiętali, musicie mieć pewność. I to jest cel pierwszego przyjścia, bo będzie drugie. Ale to już jest całkiem inne. Wiecie, nie czekajcie. Niech ludzie teraz przyjmą Jezusa Chrystusa, a nie czekają na drugiego przyjście, bo to drugie przyjście jest całkiem inne. Amen.